Cześć, z tej strony Kebab I witam was na kanale Beka z życia Dzisiaj opowiem wam historię I z okazji nadchodzącego Halloween Albo w sumie nie wiem czy już było Halloween Czy nadchodzi Halloween, czy aktualnie jest Halloween Ponieważ nie jestem pewien Kiedy dokładnie wyjdzie ten film, ale Z tego co wiem ten materiał powinien być Właśnie najbliżej tego dnia, więc Dzisiaj opowiem wam historię z Halloween W sumie taką moją jedyną historię Z Halloween, bo byłem w życiu Dwa razy, tak? Byłem dwa Tak, z dwa razy byłem na Halloween. Nie nawet trzy, nawet trzy, ale w sumie największa jazda była za pierwszym razem. E, więc od początku. Generalnie przez większość mojego życia mieszkałem na pokownika Dąbka. Jeśli ktoś mieszka w Erblągu, niech sobie tam skojarzy tą ulicę, miałem widok na ogrody, nie? Zajebista rzecz. W ogóle propo. Kiedyś sobie siedziałem sobie przy oknie i tak patrzę na te ogrody, na ten centrum handlowe, i nagle widzę strażaka, który tam na drabinie sobie siedzi. Wie kurwa, co się dzieje, nie? I się okazało, że pożar był. Podobno w McDonaldzie coś tam, nie wiem, wybuchło i ewakuowali całe centrum Nie wiem, trochę bekę miałem W sumie chciałem tam pójść zobaczyć co się dzieje, ale mama nie pozwoliła <laughs> Hej, mam 8 lat W wieku chyba 5 albo 6 lat przeprowadziłem się na inną ulicę, którą już wam nie podam <laughs> Lepiej by było dla mnie, gdybym wam nie podawał No i tam się przeprowadzam, nie? Przyjeżdżam, podjeżdżamy tam pod dom I w sumie pierwsze co widzę po wyjściu z samochodu to jakiegoś bachora, który jest dosyć daleko ode mnie, ale biegnie w moją stronę z kijem. Takim dużym kijem. Okej, okay, po prostu dalej jesteśmy w Erblągu, nie? <ś> <ś> Jakoś miałem go kompletnie w dupie, bo no, zazwyczaj do mnie dzieciaki skije nie podbiegają, nie? A tu się okazało jednak, że... Coś się dzieje i ten dzieciak zaczyna się do mnie przybliżać, coraz bliżej jest mnie, nie, nie wiem, może skowam w dupę, bo kurwa jeszcze mi wsadzi tego kija, nie? I będzie problem, będę miał do końca życia kija w dupie, w sumie jak teraz. Eee... No i nagle on już jest centralnie przy mnie, zatrzymuje się, nie wiem, z 5 centymetrów przede mną, nie? I wyciąga do mnie rękę i mówi, cześć, jestem Mateusz, będziemy przyjaciółmi? zamurowało mnie, nie? Totalnie mnie zamurował kurwa. Mówię, no jasne, spoko, możemy być przyjaciółmi, nie? W sumie, no głupi nie byłem. Gdybym odmówił typowi z to ciekawe, co by się ze mną stało. Chyba nie byłoby fajnie, nie? Bardziej opłacalne było to, że powiedziałem mu, że będziemy przyjaciółmi. To w sumie, bardziej się zgadaliśmy, się okazało, że mamy wspólne tematy, mamy w sumie ten sam wiek, więc był gitz. Eee, no i w pewnym momencie nadszedł dzień Halloween. No to ja oczywiście... Zainspirowany bajkami, jak tam dzieciaki chodzą, nie? Zbierają cukierki, no to sam chciałem to zrobić. I poprosiłem mamę, aby zrobiła mi kostium. Zastanówcie się, jaki kostium wymyśli 5-6-letnie dziecko? No, oczywiście, że ducha, matka znalazła jakieś stare prześcieradło i chciałam mi zrobić oczy, nie? Takie te dziurki na oczy. Ja mówię, Dobra, sam to zrobię. Wziąłem nożyczki, zrobiłem jedno oko tak, że było spoko, nie? W sensie, że dobrze mi leżało na twarzy, a drugie oko zrobiłem za bardzo w lewo, i miałem to na poliku chyba. <grywa> nie widziałem na jedno oko, ale postanowiłem to naprawić. Jak szedłem do kolegi, to po drodze sobie tam bardziej rozdarłem to oko. Wyglądałem jak gówno po prostu jedno oko było rozjebane, ale. To jest najmniej istotne w tej historii. No i idę do mojego kolegi, dzwonił, mówię, Mati, dawaj lecimy na dwór, nie? Zbierać cukierki. Całą noc dla nas. Eee... On w sumie nie wiedział o co chodzi zbytnio. Jakby słyszał o takiej tradycji, ale nigdy tego nie robił. Ja, mówię, to ja też nie robiłem, dawaj zrobimy to razem, nie? Na początku nie chciał, ale potem się zgodził. I też się przebrał za ducha. Oczywiście w ten sam sposób, co ja i byliśmy. Wyglądaliśmy główna po prostu. I takie dwa plemniki, No i idziemy sobie, bo to było na blokach, tak? Wtedy jeszcze mieszkaliśmy w takich blokach. Eee, trzy bloki były. Bliźniacze. Bliźniacze bierze. I my wychodzimy z jego bloku, i tak powoli sobie przechodzimy między budynkami. I właśnie między budynkami była taka grupa patusów. To byli tacy chyba licealiści. Wszyscy ubrani. Dobra. Powiem wam jaki to jest typ ludzi, a wy na pewno skojarzycie. Wszyscy ubrani na czarno, licealiści 18-19 lat, alkohol, e, fajki, sami faceci. Okej, okay, chyba już wiecie jaki to jest typ. skórzane kurtka, ubrani na czarno, to jest mniej więcej ten typ człowieka. No i my przechodzimy obok nich. I totalna cisza była. Oni też tam sobie gadali, potem jak my, my przechodzimy, to oni przestali gadać. I cisza. I ja mówię, okej, okay, kurwa, tak sobie w głowie, okej, okay, kurwa, nie jest fajnie, po prostu przejdziemy, będzie git, przejdziemy, będzie git, przejdziemy, będzie git, nie? Nagle jeden z nich wyskakuje nam przed nosami i krzyczy, uuu, duchy, potem drugi wyskakuje, uuu, duchy, straszne duchy. Potem cała ich grupa zaczęła drzeć ryja, podchodząc do nas bardzo agresywnie. I my, no, co mogą zrobić pięciolatki, nie? No, oczywiście, jak to faceci zaczęliśmy spierdalać. I tak zamiast, jak inteligentni ludzie, uciec do domu... To uciekliśmy w ogóle w inną stronę, i ta ucieczka była tak tyńska, ponieważ ja biegnę w jedną stronę, on biegnie w drugą stronę, i ja patrząc, co on biegnie za mną, to widzę go kompletnie biegnącego w innym kierunku, więc biegnę za nim, a on patrzy za siebie, sprawdza, gdzie biegnę, widzi mnie, że biegnę w innym kierunku, ja i mi tak biegać w kółko, kurwa, jak dzieci. Ale uciekliśmy, uciekliśmy do e, sklepiku, wtedy był już taki sklepik przy takim głównym, dużym sklepie, był taki mniejszy sklepik i tam uciekliśmy, nie. Wbijamy tam do sklepu, ona się pyta, co się dzieje, co się dzieje, a my tam, ok, we are safe, we are safe, guys, we are safe. Oni oczywiście nie biegli za nami, bo to było kompletnie bez sensu, aby wbiegać za nami aż do sklepiku, nie. E, chyba nas zgubili po drodze, no... I tam kobieta się pyta, czy wszystko jest okej, okay, czy może coś podać. My tam patrzymy przez e, szklane drzwi, bo to były takie szklane drzwi, nie? jak to w sklepach zazwyczaj jest. Okej, okay, nie ma ich, możemy wyjść. I ja powiedziałem do tej kasierki, że gonili nas, ale niech pani się nie martwi, nic tam nie będzie. To było coś strasznego, nie? W sumie to było coś strasznego, ja byłem tego obsrany w tamtym momencie. No i zamiast uciec do domu, chcieliśmy dalej zbierać cukierki, ponieważ... No, jeszcze w ogóle nic nie zebraliśmy, a i trochę wstyd, nie? Wracać do szkoły mówiąc, że hej, nic nie zebrałem na Halloween. No i poszliśmy tam pozbierać trochę cukierków. E, potem jeszcze ich spotkaliśmy po drodze, już zaczęliśmy uciekać w stronę jego cioci, która mieszkała dosyć niedaleko. No i biegamy tam do cioci i mówimy, że ganiają na nas jakieś zjeby. Ona tam, oczywiście, w śmiech, że u dzieciaki się bawią, a my się boimy, nie? No i poprosiła. Twojego męża, tak, to był jej, jej mąż, a mojego kolegi to był wtedy wujek, on się chyba nazywał Andrzej, więc miałem bekę tego imienia, więc prawdopodobnie to był Andrzej, pozdrawiam wszystkich Andrzejów, no i on, ta, ona tam do niego, a Andrzej, weź ich wypuść, nie, dobra, okej, okay, wyjdę, <ścoughs> idziemy z Andrzejem, po prostu, no, kurwa, ochrona, nie, dogmat, Wychodzimy z tej klatki. Oczywiście ja pierwszy, bo ja na pełnym bluzie, skoro mam ochronę dogmat, to mogę wszystko, nie. Otwieram drzwi od klatki i co widzę? Widzę tych zjebów, jak czekają na nas właśnie pod tą klatką, nie. ja automatycznie spierdoliłem na koniec, po prostu wróciłem się szybko do klatki, Skuwałem się z Andrzejem i czekałem aż Andrzej będzie interweniował. Andrzej wychodzi na pełne ludzi kompletnie, mając w dupie wszystko. Potem mój kolega, a na końcu ja. Zero konfrontacji z tymi zjebami, nie? więc. Ok, we are safe, we are, we are safe. Andrzej nas tak jeszcze podwiózł z 10 metrów, i potem mówi: Dobra, radźcie sobie sami, nie? I wrócił tam do swojego domu. My w tym momencie pobiegliśmy szybko do innych bloków, zbierając cukierki dalej. Pamiętam taką miłą sytuację z panią, taką, z taką starszą panią, która. Da nam całą czekoladę, milkę, i to było naprawdę miły gest z jej strony. W ogóle w tamtych czasach było mniej przygotowanych osób niż w dzisiejszych, ponieważ wtedy jak chodziliśmy, to tak maksymalnie 7 osób dało nam coś na 30, nie? Więc totalnie ludzie byli nie przygotowali, nawet by taki dziadek, co nakazał spierdalać, bo nie będzie nic dawał. Więc ludzie jeszcze nie ogarniali wtedy, nie? Co dosyć dziwne, no w erze internetu. Tak. No i nieistotne, no i w pewnym momencie mój kolega ich dostrzega. I mówi: Dobra, Kamil, ja uciekam do domu, nie? Ja mówię nie no, pobiegajmy jeszcze trochę, co pozbierać? Nie uciekamy do domu. I on zaczął uciekać w jedną stronę, bo przed nami był taki wielki budynek. No i on w tym momencie pobiegł w innym kierunku, niż ja, bo ja pobiegłem za budynek, a on pobiegł w kompletnie innym kierunku, biegnąc do domu. No i ja biegnę za budynek. Według mnie to była zajebista kryjówka. Zjąłem z siebie te prześcieradło i schowałem pod koszulką. I wyglądałem, jakbym był gruby, nie? No i w sumie powiem Wam, że moja taktyka była bardziej debilna, ponieważ oni okrążyli ten budynek, za którym ja się schowałem, i mnie szukali. Te zjeby wszystkie, nie? Gdzie on jest? Gdzie on jest? A ja totalnie w panice przychodzę obok nich z prześcieradłem pod koszulką i. Dobry wieczór. ze strony byłem, powiedziałem do nich dobry wieczór i zacząłem po prostu szybko maszerować w stronę domu mojego kolegi, powiedziałem, że aktualnie pali mi się grunt pod nogami. I jeden z tych zjebów dostał błysku inteligencji i doszło do niego, że ten gruby kość to tak naprawdę ten dzieciak pod prześcieradłem. I mówi, ej, to jest on łapać go nie! I w tamtym momencie robię spita do domu po, yy, kolegi. Po drodze spotkałem jeszcze jakiegoś starego dziadka z psem i ze łzami w oczach mówię do dziadka, żeby mnie obronił przed tymi patosami. błagać niech pan mi pomoże. On w ogóle nie wiedział, co biega. Co, co się dzieje, co się dzieje, nie? Pamiętam, że w tym momencie się też odwróciłem. sprawdził, czy biegną za mną. Oczywiście oni, żeby nie było cringe'u, nie biegli za mną, bo to było trochę głupie. Gdyby nas łapali przy tym starym mężczyźnie. Wykorzystałem sytuację i pobiegłem szybko do domu mojego kolegi. Po drodze go oczywiście spotkałem. Razem weszliśmy do klatki i idąc do góry, bo on mieszka na ostatnim piętrze, tam wiecie, numer 10 nie. Zaczęliśmy płakać na klatce, darliśmy ryja po prostu, byliśmy tak przestraszeni. I on tam, uuu, ja tam też płakałem, nie. Wbijamy do domu. Opowiadamy wszystko o jego matce. Jego matka, oczywiście, przejęła się tą całą sytuacją i postanowiła mnie odprowadzić do domu. I szliśmy, oczywiście, kolejna ochrona dogmat, aż pod sam do mnie odprowadziła. I pierwsze co, co mój stary. Oczywiście w moim domu był tylko stary. <laughs> tak, ten, który znalazł telefon i dostał pierdol e, od kobiety. Taka inna historia. I on się pyta, co się stało? Czemu jesteś cały we łzach? I czemu się zasikałeś? I tak dosłownie zasikałem się ze strachu w tamtym momencie. Byłem cały obszczany. Ja mu mówię, że gonili mnie jakieś patusy i bardzo się bałem, nie? A ojciec oczywiście miał to w dupie. zaczął mnie, mnie opieprzać, że jestem zasikany. Kazał mi się umyć. I kiedy ja się myłem, to on wyszedł z domu, kurwa, poszedł Rambo do nich, nie? I kopie wszystkich, a mi Czy zginął człowieku? Nie, no poszedł tam, wrócił do domu, oczywiście, cały jest zdrowy. I tak w sumie się skończyła moja historia. To był mój ostatni raz, kiedy chodziłem przebrany na Halloween. Moje dwa późniejsze razy to po prostu chodziłem z kolegami, którzy byli przebrani, ale nie zbierając cukierków, bo. Nie chciałem już. Już do dzisiaj mam takie coś, że nie chcę. Nie fajna sytuacja, naprawdę. No, w ogóle, jeżeli macie jakąś swoją historię, może coś z Halloween, bo w Halloween się najwięcej dzieje, to napiszcie nam to na maila gmail.com. Adres teraz widzicie tutaj na ekranie, jest też w opisie. Jeśli wasza historia będzie ciekawa, wystarczająco długa oraz prawdziwa, to na 100% znajdzie się w naszych animacjach. I na zakończenie zapraszam na kanał animatora tej animacji, jak i na mój kanał Kebab oraz na moje inne kanały. Jak na przykład założyłem sobie, mówiłem to już chyba w poprzednim filmie, że założyłem sobie podcast, nie? No, no to zapraszam na kanał. W sumie to wszystkie linki w opisie. I do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!